Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w Simsach 2 razem z Amelią i Fabianem, którzy są na wakacjach, tak. Nie grałam tutaj wcześniej, dlatego że... Ło, wow, Jezu. Dlaczego mi się to ciągle myli? Nie. No dlatego, że tu im już zostało niewiele, no. 2 dni. Fabian, a ty w ogóle co tu chcesz zrobić? Ty to masz wiecznie jakieś głupoty normalnie. Tak, i mówiliście mi, że w każdym hotelu jest przewodnik. I czekajcie, spróbuję go poszukać, żeby wybrać się na tę wycieczkę. Co prawda to chciała Amelia, ale chciałabym go zlokalizować. Ach, i jeszcze pisaliście mi też, że na jakiejś innej wyspie jest jakaś wielka stopa i można się z nią zaprzyjaźnić. Kurczę, szkoda, że nie widziałam, bo wolałabym tam pojechać. Ty wyglądasz na przewodnika. Nie jesteś przewodnikiem. Teraz niech mi ktoś powie, jak ja mam go tutaj znaleźć. Może ty jakąś masz czapeczkę taką? Chyba nie. Kurczę. Kto tu może być przewodnikiem? Powiedzcie mi. Niby jest wszędzie. Nie ma. No i gdzie ten przewodnik? Ja go tu nie widzę. Słuchajcie. No nie wydaje mi się, żeby gdzieś na górze łaził. Zaproś. Raczej gdzieś na dole powinien być, nie? No czekajcie, to jest ten, co mnie sadza. Tu są jacyś, co gotują. To jest chyba jakaś pokojówka. O, to jest ten, co nas melduje. Nie ma. Nie. No nie ma. No to nic. Co my tu możemy robić? Tutaj już za wiele raczej robić nie możemy. Amelia śpi. Kontynuuj budowanie. To pobuduj sobie. Nie wiem, co z tym przewodnikiem. Nie mam zielonego pojęcia. O, jaki ładny zamek zbudowałeś. No, proszę. I tylko możesz go zniszczyć. Co, ty idziesz spać? O, nie. Chwila. Idź może sobie coś zjedz. Bo jesteś głodny. No, ale jeszcze trochę pośpi. A, mówi się, że tutaj czas nie leci i nie muszę go odmładzać, bo ja ciągle o tym zapominam, ja nie wiem. Tu jest przewodnik! O, jest! Łódź ze szklanym dnem, przelot helikopterem, paralotnie. Wow. A paralotnie? To, czekaj, idź do przewodnika. No, tak czułam, że musi mieć jakąś czapeczkę. Mam nadzieję, że to się da jakoś na później zarezerwować? Albo najwyżej Amelia wstanie, trudno. Czysta bierze za osobę. Tak. Z Amelią, tak. 600. Trochę pieniędzy mamy, także no cóż. No i? Co tu jest ciekawego? A, już jedziemy, dobra. No to jedziemy. Amelia, wstawaj! Już się trochę wyspałaś. Na wakacjach jesteście, trzeba zwiedzać, a nie tam spać. No, oczywiście będziemy mieć na pewno jakiś ekran ładowania. No, Amelia, ciebie to już pogięło. No, wiecznie gdzieś ktoś ci się podoba. No, proszę cię, masz takiego fajnego Fabiana. Ja jej nie ogarniam. Wiecznie, nie wiem, gdzieś tam... To takie coś jest, tylko ja myślałam, że to będzie pokazane. Jestem rozczarowana.
Pilot jest zajęty czyszczeniem okularów przeciwsłonecznych i nie zauważa, że kieruje paralotniarze prosto na stado mew. Czy paralotniarze powinni skręcić w bok, czy przelecieć pod mewami? Skręć w bok. Paralotniarze skręcają gwałtownie w bok, mijając mewy, ale na skutek tego manewru z kieszeni lotników wypada 50 simoleonów. No masakra. I to wszystko! Zaliczyło ci się to chociaż? Chyba tak. Podobno wrak duch. Może chcecie się podzielić jakąś tajemnicą? Jaki wrak? Nie, to sobie darujemy, bo to jest drogie. Myślę, że jeszcze się gdzieś przejedziemy. Tylko ja bym chciała, żeby oni coś zjedli, a tutaj chyba tylko trzeba zamówić, prawda? No to posadź. Ty nie do spania. Najpierw zjesz. Nie da się, żeby jakoś razem ich posadził? A może tak? O, usiądź. To poczekaj, Amelia. Ty też usiądź. Żeby oni razem zjedli. I może tak się da jakoś później... No, ja już ją sadzę chyba. Tutaj cię posadził. No patrz, i on już tu nie może. No to dobra, ten niech też cię posadzi. Przyjdzie ktoś do nas? Idzie ktoś. Zamów dla mnie. Ostatnio mieliśmy łososia. To weźmy pieczony kurcza. A ty, Fabian, co się tak kręcisz w kółko w ogóle? O, ktoś nas tutaj... Ktoś macha tutaj do Fabiana. Nie wiem, czy przyjdzie do nas sama. O, proszę, jak szybko przyniosła. Ostatnio musieliśmy czekać bardzo długo. Zamów dla mnie. Ty też wiesz, pieczone kurcze. O, przyszła, widzicie. Koni siedzą osobno. Nie wiem, jak to zrobić. Dobrze, Amelia zje. Później... Nasz pokój jest tutaj chyba, prawda? Chyba tak. Później skorzystasz, weźmiesz prysznic. I może się odprężysz. Fabian jak zje, no też by mu się przydało wziąć prysznic i siusiu. No, ale to możesz tutaj na przykład skorzystać. Czekaj, dobrze wziąłem? Dobrze. Nie. Nie, źle. To tutaj skorzystasz. Gadacie razem na odległość, tak? Co ty, Emilio? Amelia, ty już zjadłaś, co ty pijesz tą wodę? Ty też pijesz wodę. Idź, skorzystaj. Najwyżej umyj ręce. W tym czasie, jak Amelia się kąpie. No chyba, że zdążysz wziąć prysznic. Zdążysz. No to weź prysznic. I też się odpręż. Mam nadzieję, Amelia, że... pogrąż się w marzeniach. O czym marzysz? No o! No bez jaj. Ona jest dziwna. Rzucę kończę. Postaraj się o dziecko? Nie, nie, Barabara. Jesteście na wakacjach, także tutaj... Tu już nie pogrążę się w tych marzeniach, już wystarczy. Dobra, a coś tutaj mamy? Zadzwoń. Obsługa hotelowa. Jeden sim. I o co tu chodzi? A, to tu możemy sobie zamówić jedzenie. No to patrzcie, ja nie wiedziałam. No to nic. To już teraz będę wiedzieć, oni się teraz wyśpią i gdzieś jeszcze pójdziemy zobaczyć, no bo
Nie, kto tu pierwszy wstanie. Właściwie mają podobnie. To później Amelia właśnie informacja. Wakacje, co to jest? Przerwij wakacje, wróć do domu. Nie. Informacja. Nie wiem, co to jest, zobaczymy. A później obsługa hotelowa, grupa. Co byśmy sobie zamówili? O, to jest takie. Homar, tort, sałatka. Naleśniki. A tobie co, Fabian? No i co, przyniosą nam? Ciekawe. Przebierz się może, moja droga. O, niesie, niesie. Fajnie. Boże, im się to zaraz skończy. Jeden dzień został. No nie. Gdzie ty idziesz? Gdzie on? Amelia, no przysięgam, ty jesteś niepoważna. A tu. Dobra, weź talerz. Fabian, ty też się przebierz i też weź talerz. Nie posprzątaj. Weź talerz. Później możesz jeszcze się wysiusiać. Tobie też by się przydało. Ale to chyba pierwsza skończysz jeść. Ty też się wysiusiasz. I gdzieś się przejedziemy jeszcze zobaczyć. Co prawda jest noc, no ale co? Wakacje. Oczywiście, że z Fabianem. Dobra, gdzie byśmy pojechali? To jest też hotel, prawda? Gorące źródła. Byliśmy tu? Byliśmy chyba. Ruiny, molo. A na molo to raczej nic nie będzie ciekawego. Ośrodek, prastare ruiny. Tu też byliśmy. Tańczatka byliśmy. Rajska plaża. Wioska owocowo. Co to znaczy? No to zobaczmy. Na miotle będziesz lecieć. Co? A Fabian? Dobra. To lecimy. Dobra, to jesteśmy. A ty dalej chcesz iść na tą wycieczkę? Masakra. Aha, to jest takie. Taki jakby. Boże, ile tu ludzi. Kup. No to kup. Zobaczymy, co tu można kupić ciekawego. No Amelia, no. A, to takie coś tylko. A, to kup. No to było, że coś można jakąś sałatkę spróbować. O, chyba tu, tak? Witam mnie. O, ty już tu jesteś, Fabian. Świetnie. Zamów jedzenie. Żeberka, coś tam. Niespodzianka ananasowa. To to samo, co tam było. Nie. To ty też zamów. Niespodziankę ananasową. Nie, tutaj nic takiego w sumie. Co tu mnie wszyscy witają? Nic takiego nie ma za bardzo. Tylko jakieś gry. I to samo te stoiska. A to co to jest? A to jest hotel, dobra. To? Rajska plaża. Bungalow. W sumie na tą rajską plażę moglibyśmy też zobaczyć, bo tutaj nic nie ma, szczerze powiedziawszy. No. To chodźmy tu. Albo nie, czekajcie. Może jeszcze gdzieś polecimy. To może tą łodzią.
Przysięgam, nie mam siły do niej, no. Wszyscy jej się podobają. Gdzie ty lecisz? Oni na nadmorską plażę przylecieli. No dobra. To zróbmy tak. O. Jeszcze jedną wycieczkę wam zafunduję. Szkoda, że to wiecie, tam się nie leci, nie? I tego nie widać, no ale. O, a tu jest stuwa. To nie tak źle. Co ty tu miałaś? Nauczyć się miejscowego gestu powitalnego. Ciekawe. No i? Łódź sunie powoli ponad piękną rafą koralową, gdy nagle fragment rafy ociera się o szkło i tworzy się kilka niewielkich otworów w szklanym dnie. Do wnętrza łodzi zaczyna wciekać woda. Czy grupa powinna zatkać dziury gumą, czy własnymi rękoma? Guma. Na pewno źle. Pasażerowie szybko wpychają w dziury gumę do rzucia. Na szczęście guma zatrzymuje wody do chwili, gdy bezpiecznie przybijają do brzegu. Wszyscy zdobywają punkt logiki. O! No proszę. A jak my się tu mamy tego nauczyć, tego... A, już się zmieniło. No dobra, no to zobaczmy, co my tu mamy. Tu się nic nie da zrobić. Tu mamy tylko grilla. O, ognisko możemy zrobić. No to zróbmy. W sumie to chyba nic tu więcej nie ma, z tego co widzę. Tak trochę mało tu atrakcji, niestety. Oglądaj. O! Piecz pod płomyki. Wudu. O! Wstrząśnij, ochoć. Za śmierć. Co to znaczy? Aha, okej. Okay. Tak, i pisaliśmy, że właśnie ona tą laleczkę dostała. Fajna ta laleczka ogólnie. No już więcej się niestety chyba nie da, nie? No nie. A wy mieliście piec. O. Dobra, możecie sobie podpiec, a później tutaj widzę jakiś pan. Ucz się tańca. O, to chodźcie się nauczycie tańca. I ty też. Fabian. A, bo to wy razem nie możecie. Przyglądaj się nauce w takim razie. O! Tubylcy. Czas ucieka szybko. Do końca twojej wakacji pozostał tylko jeden dzień. Chciałem zobaczyć, czy tutaj można się nauczyć tego... jakiegoś gestu powitalnego. Wręcz podarek, zaproś na okoń psiku, zrozmawiaj, schlebiaj. Chyba nie. Nie wiem, czemu tego wie... O Boże, coś tam było. No nic. Długo nas tak będzie uczyć? Ciekawe. Chyba aż ten cały punkt nabije, prawda? Mm.
To niech już się nauczy. Szkoda, że w dwójkę nie mogą. No dawaj, Amelia, dawaj. Już niedużo zostało. Ciekawe, czy ona na przykład będzie mogła wystąpić, czy coś? Ciekawe. No już końcówka. Fabian tutaj się cieszy. Ojej, Amelia, no co? Tyle już się uczysz, jeszcze się nie nauczyłaś. Ej, i co, idzie od nowa, czy co? A nie, nauczyła się. Chyba. Jej, i co teraz? No i... Oglądaj ptaki. Aha, to jest taki coś. Ćwicz jogę. Okej, Boże, jaka ty jesteś gruba. No i nie ma tego... Nie, nie może wystąpić ani nic. Dobra, to cóż, nic tu też więcej raczej nie ma. Tu tylko są leżaki. Możecie jeszcze popływać sobie, chociaż w fotelu też możecie. No ale... Nic więcej się tu nie da. Dobra, że go nie oglądajcie, bo... Amelia schudła! No i świetnie, w końcu. Widzisz, te wakacje na coś się przydały. No a... Czemu ty nie wchodzisz? Wejdź też sobie, popływaj. Podpłyń. No nic tu się nie da. Dobra. O, no proszę. Myślę, że stąd jedziemy. Dobrze, że nie tu kliknę, leć na parcelę. Zobaczmy, czy jeszcze gdzieś się da. Drewniany hotel, gorące źródła, hotel na plaży. Ruiny, molo. Wiecie co, nic tu więcej nie ma, szczerze powiedziawszy, także jedziemy tu. Wracamy w sensie do hotelu. Szkoda, że w czwórce jeszcze nie ma wakacji. W trójce były fajne. Że można było właśnie tamte zadania jeszcze wykonywać, to mi się podobało. Dobra. Jesteśmy głodni. Oczywiście to jedzenie już na pewno tu jest popsute, co? A może i nie, popsute. No to zadzwoń. To już koniec jest, czy co? Nie. To ty sobie zamów omlety. A ty sobie zamów naleśniki. Nie idź spać. Najpierw musicie zjeść. Amelia, to ty miałeś posprzątać. Gdzie ty z tym idziesz? Ej! Jednak da się? To weź talerz. To zostaw to. No to idź, weź prysznic. Trochę zaoszczędziłam. Tylko nie, czy to nie jest popsute albo coś? Ciekawe. To ty później... Szybciej.
Spokojnie, też pójdziesz, nic się nie denerwuj. Później zjesz. Nie, moja droga, nie, idź sobie weź prysznic. I skorzystaj. I dopiero spać. A ty jak zjesz też spać. Że mam ostatni dzień. Myślę, że prześpią się i wrócimy do domu. No bo tutaj już raczej nic więcej takiego ciekawego nie ma, nie? Że nie wiem, czy mi się pewnie jeszcze jeden dzień policzy, no ale trudno. Boże, co wyście się nie najedli? O, deszcz pada. Czas ucieka, tak napisał. Tylko jeden dzień. Wiecie co, ja myślę, że my już pójdziemy stąd. Wakacje. Przerwij wakacje i wróć do domu. O. Bo już wystarczy. Tak. No i spoko. Nie, żadne takie. Jedziemy do domu. Starczy wam tych wakacji. No, dzisiaj masa ekranów ładowania, no ale tak to jest niestety w dwójce. To jesteśmy w domu. Super. Dziewczyny są w szkole dalej, tak? Co to? Wybierz korzyści z wakacji. O! Podstawa punkty 3. Co my tu mamy? Dzięki tej nagrodzie twój syn zdobywa dodatkową pozycję pragnienia. Mając taką nagrodę, twój syn może mieć wieść naprawdę beztroski żywot. Wszystkie dzieje składka, bo uda ci się doskonale wypocząć. Dzięki tej nagrodzie twój syn otrzyma premię zdolności budowania oraz łatwiej będzie mógł zdobywać kolejne rangi. Ponadto ten syn będzie szybciej odrabiał pracę domową. Będzie spędzał mniej czasu na leniuchowaniu. Doskonałym pracownikiem. Tak, to weźmiemy to. Fabianowi weźmiemy to. A to co to jest? Stosy dla wszystkich Simów, aha. Aha, bo ja to chyba mogę wybrać. Aha, czyli dla obydwu po trzy, tak? Rozumiem. Aha. No i okej. No proszę. I wiecie co? Ty, mój drogi, podasz śniadanie, tosty z serem. I, bo już w kolejnym odcinku chcę wysłać dziewczyny na studia. Dlatego, to weź to posprzątaj, mówiłam ci. Ja wybrałabym się jeszcze raz na wakacje, ale tylko na jeden dzień, żeby zobaczyć tę wielką stopę, bo ja jestem strasznie ciekawa. Także tylko ich najemy. I pojadą od razu i tylko ten jeden dzień, żeby ją znaleźć i wracamy do domu. Co ty robisz? Co ty tam jesz? Przestań. Tutaj Fabian zrobił jedzenie, a ty gdzieś tam łazisz. Chodź tu. No. I rachunki. Tak? Nie.
Weź pocztę. A ty wakacje, wykup wakacje. Także jeszcze chciałam, żeby to był taki wakacyjny odcinek, ale tak jak mówię, tylko ten dzień, bo jestem strasznie ciekawa tej stopy, bo już później tego nie sprawdzę, tak? No bo już będziemy grali na studiach. Dlatego chciałam jeszcze to wykorzystać i zobaczyć. Później sobie skorzystasz. No szybciej. No nie, naprawdę. No nie. Naprawdę, naprawdę macie taki wielki problem z tym. O, wyrzuciły dziewczyny. A ty idź. Fabian, a ty nad czym się zastanawiasz w ogóle? Tak, pojedziemy teraz, weźmiemy Fabiana. No i dobra. I mówiliście, że to jest w Trzech Jeziorach chyba. A tu co jest? Nie, mówiliście, że chyba tutaj. Domek Trzech Jezior. Gospoda. Hotel, obozowisko. Ej, może na obozowisko. Tak, ja chcę obozowisko. Czy ktoś przyniósł te rachunki? Zapłać rachunki. Ty malujesz? Dobra. Idź się wysiusiaj, weź prysznic. O, już jadą. Weź sobie jakieś jedzenie. Ty też idź się wysiusiaj. Dobra, jadą. Jedziemy jeszcze raz na wakacje. I poszukamy wielkiej stopy. Dobra, to jesteśmy. Teraz czekajcie, ja się tak tylko chociaż rozejrzę. Co my tu mamy? Tu są jakieś namioty. Tu jest grill. Fajnie tu. Ognisko. Tu są to. O, jakie strzelnice, patrzcie. Ej, tu mi się bardziej podoba, słuchajcie. No dobra. No i co, czy tutaj trzeba jakoś gdzieś coś, nie wiem. Aha, w ten sposób. Może tu weźmiemy. Zamelduj się. I ty też. Aha, to jest już wejdź. Dobra. To zaraz tam polecimy. Ja tylko chcę tą strzelnicę jeszcze. A to jest tylko oglądaj? Niemożliwe. Czy ktoś tu gra? Czy to trzeba... Ej, no oni tu rzucają. Ja też chcę. A ktoś tu chyba gra. Co ty robisz? Zamów jedzenie, oczywiście. Smażone kawałki kurczaka. No dobra. No to wiesz co, to ty też zjedz, może akurat cię zwolni. Właśnie pada. Zamów jedzenie. Opiekany sum. Już nie oglądaj. Ej, no ja chciałam spróbować. Fajnie, to mi się bardziej podoba, powiem szczerze. Jesz jeszcze, dobra, to jedz. No, pada deszcz, wiem, że pada. Tu też można na wycieczkę jechać? Chyba też, co? Ciekawe. Później tak, weźmiesz prysznic. Dobrze zrobiłam? Dobrze. Skorzystasz. Ty, mój drogi, też weźmiesz prysznic. Skorzystasz.
No i ja bym tu chciała porzucać. Dlaczego ciągle jest oglądaj? Wiecznie zajęte. Czy to jest jakiś... Nie. Może poszukamy przewodnika, może gdzieś tu jest, co? O, jest! Tak, zarezerwuj wyprawę. Wyrąbali drzewnych. Obserwacja ptaków na ścieżce natury. Wyrąbali drzewnych. A później co tu jest ciekawego? Fajnie, to mi się podoba. Tak, chcę z Fabianem. Fabian, czy ty już się tam ogarnąłeś? Tak. No, szybko. No i co teraz będzie ciekawe? Gdy grupa zaczyna rąbać drzewa, z rzeki wynurza się rodzina bobrów, rozgniewanych hałasem. Czy grupa powinna podsunąć bobrom jedzenie, aby je obłaskawić, czy lepiej przestraszyć je głośnymi krzykami? Ja bym je odstraszyła. Wszyscy machają w powietrze rękoma, krzycząc z całej sił. To jednak tylko jeszcze bardziej rozciesza bobry, które mszczą się w okradaniu całe jedzenie. Wyprawa będzie bardzo głodna. Aha, a myśmy się właśnie najedli, nie? Wow. Obydwaj poszli zamówić, tak. No to pięknie. Dopiero co zjedliśmy, nie? Super, po prostu super. No ale to nic, niech sobie zjedzą. No a tu ciągle zajęte. Kraj! Kurde, szybko, Amelia, jedz! Już nam zajęli. Nie chcę to zobaczyć. Nie wiem, czy im to starczy, chyba coś mi się da, że będą jeszcze raz musieli zamówić. Fajne w ogóle te, no, tak czułam. Jeszcze raz. No i to też. No się niestety nie najedli. Tak czułam, no ale trudno. Dzięki. O nie, no ciągle zajęte. Wędkuj. O, możemy powędkować też fajnie. Tutaj to już jest chyba tylko samo spanie. Jest grill. Właściwie mogliśmy grilla sobie też zrobić, prawda? Co to jest to? Odpręż... Co? Graj dalej? Co to znaczy? A ty powędkujesz, robaka użyj. A, buja się. Śmieszne. Fabian wędkuje. Ale... Graj! Szybko, Amelia! Szybko, zostaw. A ty chodź pooglądać. Już nie wędkuj. Amelia. No nie, Amelia, ty miałaś grać. I zaraz pójdziecie spać. Spokojnie, tylko zobaczę. Uwaga. Rzuca. Fabian jak zwykle się cieszy. Dobra, i pójdziemy spać i rano jedziemy do... Gdzie im wziąłem ten namiot? Chyba tu, prawda? Tak, o, idziesz sam. A na wszelki wypadek zrobię tak, żeby mi się później to nie odklikało. I ty też. Rano się ogarniemy i idziemy. Dobra. Postrasz. Barabara. Rozmawiać też mogą, patrzcie. Nieźle. No, szybciej. A nie, mają w namiocie, a co? Stracimy wszystkie pieniądze, no ale trudno. Jedne wakacje. Dobra.
Wow! Okej. Piecz na ruście, hamburgery. To ty najwyżej w tym czasie się ogarniesz. Gdzieś tu były chyba prysznice. O. Tylko tu znowu muszę patrzeć. Tu, tak? Skorzystaj. Tu się możesz przebrać, spoko. Weź prysznic. Amelia, a ty? Gdzie ty jesteś? Gdzieś ty z tym poleciała? Aha, dobra. Jedz. I ty, Fabian, jedz szybko! To jest zajęte. No. I ty później, Amelia, pójdziesz też się wysusiać i wziąć prysznic. O Boże. A nie myślałam. Dobra. I... jest na parcela. To ja będę z tej mapy. Chociaż nie, to może Amelię zrobię. Bo ona chyba ma tą mapę. Nie wiem, czy to ma znaczenie, no ale lepiej zrobię tak. Na wszelki wypadek. Chyba się nie najedliście, co? Tak względnie. Będziesz sprzątał, serio. Weź jeszcze upiec coś. O. No i gdzie ty z tym idziesz? No gdzie ty z tym lecisz? Dobra, chodź, jedz. Szybko. Właśnie też byś mogła jeszcze zjeść. No, w końcu Amelia. Ale co, ona nie zadzwoniła? On zadzwoniła. No, że gospoda, hotel, ośrodek, park. O, ukryta nora. Tak, tam chcę, tam chcę. Ale jestem ciekawa, co tam będzie. No, szybko, bo... dobra. Zium. Dobra, jesteśmy. A tu mam teraz dodatkowe, okej. To teraz tak. Gdzie my możemy znaleźć? Nie wiem, czy tu? Kto to? Czy to jest on? Chyba tak, co? A pokaż niżej. Co ty tu masz? A, ognisko tylko, no dobra. Schlebiaj, podziwiaj. Nawet ma skrzynkę. Nieźle wygląda. A ty chodź, rozpalisz ogień. To na pewno będzie z nim ciężko, nie? O lol. Gest. Może się pobawimy. Rzucanie piłki. Opowiedz historię. Nie. Raczej nie będziesz chciał słuchać o... zapytaj, jakie są twoje umiejętności? Rozmawiaj. Pogawędka.
Zabawia i dowcip. O. Dobra, to wy sobie gadajcie, a my zobaczymy, co tu jeszcze jest. Nie, tu jest tylko chyba on, tak? Dobra, to ty sobie możesz powątkować. A co to, to? O, jakaś lampa. O, rzucają piłką, spoko. Stanic, połamaniec, no boż. Wow, minus jeden, nie? To pewnie długo zejdzie. No dobra, skończcie rzucać. Nie. Wręcz podarunek? Wie nie, ty nie chciałeś schlebiej. O, masz to, bo muszę się tego pozbyć. Spędzę czas. Jak tam? 28. Mówiliście, że trzeba się z nim zaprzyjaźnić, nie? Zabawiaj, dowcip, graj, Zośka, baw się, porzucaj piłką. Może teraz się uda, rozmawiaj. A może nie. Zapytaj. Dobra. Może się uda? Bawić się chcą, o, łapki. Może łapki? Jak macie, o, już są przyjaciółmi, no i? Właśnie nie pamiętam, co to miało być niby, jak się zaprzyjaźnimy. Nie pamiętam. Kurczę. Poplotkujemy może trochę. Dobra. Nie wiem, kurde, napiszcie mi, jeśli wiecie, co to miało być, jak się z nim zaprzyjaźnimy, bo ja kompletnie nie pamiętam. A ja już będę kończyć, dlatego że już jest dość długo. Także mówię, najwyżej w kolejnym odcinku jeszcze tutaj skończę z nim, jeżeli mi napiszecie, o co tu z nim dalej chodzi. No i już zaczniemy grać na studiach. Także cóż, ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję za jego obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych Simsach. Pa, pa!